Hejka, dzisiaj na śniadanie będą bajgle z pastą bezjajeczną z tofu. I słuchajcie, ja bajgle już pokazywałam na swoim kanale, ale tym razem zrobię bajgle z tego samego przepisu, ale z użyciem innej mąki. I tutaj mam mąkę migdałową i zobaczymy, jak to wyjdzie na mące migdałowej. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście przepis na bajgle będzie w opisie pod filmem. Ja też postaram się nie zapomnieć i podlinkować Wam ten film, w którym te bajgle robiłam. Zaczniemy od bajgli, później przejdziemy do pasty bezjajecznej. I do bajgli, co będę potrzebować? Mam tutaj dwa skyry naturalne, do tego mąka migdałowa. Jak mówiłam, wcześniej robiłam chyba ze zwykłą mąką. Ja zmieniam te mąki, więc wiecie. No, to tak jak mówiłam, dzisiaj migdałowa, do tego proszek do pieczenia. Tutaj mam taką własną mieszankę nasion. Ja to nazywam taki mieszanka do bajgli. I tutaj jest sezam czarny, biały, jak się nazywa to czarne? Czarnuszka, czosnek granulowany, Piotrek się ze mnie śmieje, i sól. I to jest taka mieszanka, wiecie, do bułek, czy do bajgli właśnie, czy nawet ja lubię, jak robię sobie swoje warzywne kanapki, że na przykład sałata, albo papryka, albo ogórek z serkiem almettę i to posypać wtedy tymi ziarenkami, jest super. Do tego będzie jajko do posmarowania tych bajgli i szczypta soli też. Więc zabieram się za bajgle, później przejdziemy do tej pasty bezjajecznej. To teraz zabiorę się za pastę. Wyciągnęłam już blender, wszystko będę blendować. I tutaj mam tak, kostkę naturalnego tofu, kurkumę, musztardę, olej rzepakowy można zastąpić majonezem wegańskim albo zwykłym, jak wolicie. Do tego czarna sól, szczypiorek i coś jeszcze? Myślę teraz? Nie, chyba to wszystko. Oczywiście wszystkie proporcje znajdziecie w opisie pod filmem, a ja to wszystko wrzucam do blendera. Oprócz szczypiorków, jak coś. Pokroiłam dymkę i szczypiorek i teraz dodam to do tego, całą dymkę i pół tego szczypiorku, żeby jeszcze został szczypiorek do dekoracji. I wszystko razem wymieszam. Pasta gotowa, jeszcze czekamy na bajgle i słuchajcie, jeżeli nie wiecie, to ta czarna sól ma zapach i posmak taki jajeczny, przez co ta pasta naprawdę smakuje jak zwykła pasta z jajek. Grzecznym kotkiem i sobie słodziutko leży na stoliku. Pozdrawiasz widzów, Jimmy?
Ja się już powoli zabieram za obiad, ale jeszcze chciałam dodać, że słuchajcie, te bajgle z mąką migdałową są super dla osób, które po prostu nie jedzą glutenu albo są na diecie keto. Są super alternatywą dla zwykłego pszennego pieczywa, a w smaku są obłędne, nieziemskie. Czy te z mąki migdałowej, czy ze zwykłej, naprawdę super są te bajgle. A ja, tak jak mówiłam, zabieram się za obiad, ale tak wiecie, powolutku. I właśnie widzę, bo robię sobie kawę i właśnie widzę, że wody zabrakło w ekspresie, więc seka, zaraz wracam. Kawka gotowa i już Wam pokazuję, co robię na obiad, bo będę robiła gołąbki, ale z farszem z ziemniaków, ze skwarkami z tofu. I tutaj mam już ugotowane w mundurkach ziemniaki, które stygną. Później je sobie rozgniotę. A tutaj jeszcze w garnku gotuję kapustę, ja mam akurat kapustę włoską, żeby później łatwiej się te gołąbki formowało. I do tego będzie sos, ponieważ grzybowy, ponieważ mam kurki. No ale te kurki tak wymieszam z pieczarkami, żeby było więcej. Ale to wiecie, powoli, jeszcze mamy czas do obiadu, więc powoli już się za to zabieram. A jak na razie idę sobie pić kaweczkę. Działam już i tak, słuchajcie, tutaj mam kapustę już przygotowaną. Tutaj mam farsz i rozgniotłam te ziemniaki. Dodałam skwarki z tofu. Skwarki z tofu już bardzo dobrze znacie i zawsze powtarzam, to jest dla mnie must have w kuchni wegańskiej czy wegetariańskiej. Podlinkuję Wam jakiś film, a jeżeli nie podlinkuję, to myślę, że wystarczy, że wpiszecie w YouTubie w wyszukiwarce Just F skwarki z tofu i Wam znajdzie. Więc tu zaraz będę kręcić gołąbki, a tutaj już sobie przygotowałam rzeczy na sos i mam tutaj cebulę, kurki, tak jak Wam mówiłam, i do tego brązowe pieczarki. I sosik zrobię na mleku, a nie na śmietanie, ponieważ chcę to usmażyć na maśle. Więc to teraz usmażę na maśle. Dodam jeszcze do smażenia owocu jałowca i liść laurowy. I później zaleję to mlekiem. Gołąbki uformuję, położę na blaszce i później to wszystko jeszcze razem zapiekę w piekarniku. Ja nigdy nie jem, nigdy nie robiłam i nigdy nie jem takich pieczonych gołąbków, ale myślę, że właśnie takie pieczone w tym wydaniu ziemniaczano-grzybowym będą super. I oczywiście fajnie by było mieć inne grzyby jeszcze, nie tylko tak i połączyć te kurki z innymi grzybami, a nie z pieczarkami. No ale ja nie mam, więc będzie tak. I słuchajcie, dałam tutaj, tak jak mówiłam, owoce jałowca, liście laurowe i ziele angielskie. Podsmażyłam na masełku i, Piotrek, widać cię, i do tego zalałam to mlekiem 1,5%, 300 ml. I jeszcze zostawiam, żeby się tutaj pyrkał ten sos. Tutaj mam już przygotowane gołąbki, na spód dałam jeszcze liście kapusty, zaleję to później tym sosem i wrzucam do piekarnika na 180 stopni. A z tej reszty kapusty, co mi została, zrobię jutro taki mini bigosik, ale raczej nie będę już Wam nagrywać, bo nie planuję jutro nagrywać, ale tak, żebyście wiedzieli. I tak to wygląda po 30 minutach w piekarniku. Zaraz będziemy to jeść, zrobimy dla Was taste test, już się nie mogę doczekać. Jestem tak głodny. Robimy taste test. Jestem mega głodny. Zjem 3 takie gołębie, bo byłem na rowerze i padam. Powoli padam. Próbujesz? Tak. To jest pewnie mega gorące. Pewnie tak, bo dopiero z piekarnika. Ej, dzisiaj jak rozkminialiśmy. Jak jecie gołąbki, to jecie z czymś czy same? Ale takie, wiecie, nawet zwykłe jak jecie. Mięso... U mnie w domu zawsze się robiło mięso z ryżem w kapuście w sosie pomidorowym, gotowane, nie pieczone. U mnie nigdy się nie robiło pieczonych. I my zawsze jedliśmy z ziemniakami. U mnie nie wiem. Wydaje mi się, że też nie było pieczonych, aczkolwiek teraz moja mama może się oburzyć.
i powiedzieć, że były pieczone. Pozdrawiamy mamę. Dokładnie. I z ziemniakami się jadło. No. Właśnie niektórzy jedzą z ziemniakami, niektórzy z chlebem, a niektórzy w ogóle bez niczego. No i dajcie znać, czy u was środek gotowane, czy pieczone. W ogóle jakie gołąbki się po prostu robi u was, bo u mnie... Czy lubicie gołąbki? To swoją drogą. U mnie w domu zawsze się robiło takie zwykłe mięso, ryż. Próbujemy moje. Ja na razie użyłem gryza samej kapusty. Ja też. Ale sos grzybowy dobry. Mhm. Spróbowałem z woka. Jest dobry. A i to Piotrek, nie wiem czy ty wiesz, bo to jest farsz ziemniaki i skwarki z tofu. Wiem, jak przyszedłem z roweru, to wyczułem. Aż się zapytałem Eweliny, czy na obiad dzisiaj placki ziemniaczane tak pachniało. Dobra. Ziemniakami. Biorę farsz. Dla mnie pycha. Mega. Dla mnie pyszne, no. Nie no. Najlepsze. Najlepsze? No. Ten sos grzybowy mi smakuje bardzo. Znaczy grzybowy. Jakby kurkowo, połączenie tego sosu kurkowo-pieczarkowego z kapustą. Ta kapusta jest taka fajna al dente trochę. Bo ja... Tak chrupię. Ja wolę taką chrupiącą. Nie lubię takiej rozgotowanej kapusty. Nie jest taka, że nie da się jej pogryźć, surowa czy coś, ale jest taka fajna. Ziemniaczki są... Nie no, to jest pycha dania. Tak powiem, to jest pycha dania. Pycha dania. No, już wiem, że chyba na 3 gołąbkach dzisiaj nie skończę. Zjesz więcej? No zobaczymy jak zjesz, poczekaj. Ja lubię się czasami przejeść. To prawda. A jestem ciekawa, czy nadejdzie taki film, na którym Piotrek powie, że jakieś danie jest takie sobie albo słabe. Jak zrobisz słabe? Miałeś powiedzieć, że nie robię słabych. Że zawsze pyszne wychodzą. Nie wiem, słuchajcie, to jest tak jak w życiu, no raz coś wyjdzie, raz coś nie wyjdzie. Ewelina eksperymentuje w kuchni i fajne jest to, że często zanim wam pokaże jakieś danie, to najpierw je zrobi tak za kulisami, żeby zobaczyć, czy ono jest w ogóle dobre, czy trzeba je dopracować, czy trzeba dodać jakiś przypraw, więc to jest spoko. A gołąbki są nawet bardzo spoko. Z takim gołąbkiem poszedłbym na randkę. Czy mam być zazdrosna? Dobrze, jedzmy już, bo ja już, no, jedzmy, włączmy sobie coś do oglądania, do obiadku. Peace, yo. I widzimy się. Peace jak pokój, oczywiście. Później. Zygmuś, ledwo, ale ważne, że zmieścił się do kartoniku, tak Zygmusiu? Zmieściłeś się tam, tak? Koty. Koty są śmieszne. No już dobrze, śpi sobie w swoim kartoniku. Ważne, żeby było ci wygodnie, kochanie. Kolacja będzie mega szybka, bo wychodzimy, a chcemy jeszcze szybko coś zjeść. I będzie zapiekanka warzywna. I tutaj mam już pokrojoną cukinię. Mam takie fajne fioletowe ziemniaki. I do tego bakłażan, który pokroiłam, położyłam na ręczniku papierowym i posoliłam, żeby nie był gorzki. Wszystko ułożę w naczyniu żaroodpornym. A do tego zrobimy sobie sosik na bazie oliwy, papryczek ostrych i czosnku. I tym sosem poleję, jak już zapiekanka będzie gotowa, upieczona. Więc teraz co zrobię, to po prostu wszystko ładnie ułożę w tym naczyniu i daję do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni termoobieg. I taką zapiekankę wrzucam teraz do piekarnika i w międzyczasie zrobię sos. I tutaj jest ten sosik i mamy tutaj papryczkę chili, czosnek, oliwę z oliwek i odrobinę wody. I wiecie co, uznałam, że od razu teraz poleję tą zapiekankę, jak siedzi w piekarniku, więc idę to dodać do tych warzyw. I minęło pół godziny i wyjęłam naszą warzywną zapiekankę z piekarnika. Wygląda ładnie. Tutaj gdzieniegdzie się przypiekło i będzie chrupiące. Możecie też jeść, można też zrobić taką samą zapiekankę, ale na przykład z sosem pomidorowym, a nie takim z oliwy, z oliwek.
jak ja zrobiłam, więc to już zależy od Waszych preferencji. Dobra, więc ja dzisiaj kończę już ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie mi kciuka w górę albo jakiś komentarz. No i co? Jak zawsze widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Pa!